Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek Szczepanowicki-Bartnik. W tym odcinku chciałbym Wam dokładniej pokazać moją stolarnię pasieczną. Dlaczego zainwestowałem w stolarnię? Pszczelarstwo tak bardzo mnie wciągnęło, że planuję stworzyć pasiekę towarową. Posiadanie stolarni w dłuższej perspektywie czasu da mi oszczędności i niezależność od innych producentów. Ale o tym głównie wspominam w drugim filmie Pszczelarstwo moje początki. Doprowadzenie tego pomieszczenia do stanu, który widzicie, kosztowało sporo pracy i czasu. Została wykonana wylewka, szerokie drzwi umożliwiające wprowadzenie większych gabarytów do stolarni. Całe drzwi są zespawane z cełowników i obite blachą. Wykonałem również szafę na drobne narzędzia. Został wykonany solidny blat roboczy, a ściany obłożyłem płytami OSB, żeby można było zawieszać różne narzędzia. Została wykonana również nowa instalacja elektryczna, instalacja centralnego odsysania trocin, instalacja pneumatyczna oraz została wykonana modernizacja maszyn i wykonanie całkiem nowych konstrukcji. Pokrótce omówię poszczególne elementy. Jako główną konstrukcję zastosowałem kantówki 8x8 cm. Daje to dosyć sztywną konstrukcję. Jako blaty zastosowałem tutaj płytę OSB 25 mm i dodatkowo obiłem sklejką wodoodporną. Jeżeli sklejka się pobrudzi mocno albo wytrze, będę mógł odkręcić sklejkę i obrócić ją na drugą stronę. Ewentualnie później wymienić. Główny blat to są tak naprawdę dwa stanowiska. Można tutaj we dwie osoby skręcać korpusy czy zbijać ramki. Dodatkowo w tym miejscu obniżyłem blat na ukośnicę, żeby ukośnica zlicowała się z blatem frezarki i blatem roboczym. Stabilizuje to materiał. Mogę go sobie tutaj położyć i nic mi tutaj się nie kiwa. Dodatkowo mogę tu zrobić ograniczenia, żeby łatwo było ciąć materiał na odpowiednie długości. W tym miejscu znajduje się stary stół stolarski i na nim wykonuje się prace w metalu. I madło, wiertarka stołowa, szlifierka. Dodatkowo stoi tutaj solidny falbanek do spawania. Pierwszą maszyną jest frezarka dolnowrzecionowa. Jest tutaj blat, który jest ruchomy w tą stronę i mogę regulować głębokość frezowania. A od bocznej strony mam tutaj korbkę taką i mogę regulować sobie wysokość freza. Cały silnik z wałem unosi się do góry. Silnik w tej maszynie to 4 kW. Posuw stołu wykonany jest na tulejach, które poruszają się po wałkach. W samym końcu jest tam śruba, dzięki której mogę sobie dokładnie ustawić głębokość frezowania. Kolejną maszyną jest heblarka, na której strugam deski. Jest tu jeszcze dodatkowa piłka, dzięki której mogę ciąć elementy wzdłuż. Tutaj jest korbka od regulacji głębokości heblowania. A silnik, jaki tutaj jest, to silnik o mocy 5,5 kW. Po przeheblowaniu desek z jednej strony trafiają na grubościówkę, która hebluje już odpowiednią grubość. Jest tutaj silnik 3 kW. I tą korbką ustawia się głębokość heblowania. Kolejna maszyna to półautomatyczna frezarka do czopów. Wraz z agregatem hydraulicznym i prasą do ściskania korpusów tworzy jedną maszynę.
Myślę, że omówienie tej maszyny zostawię na jeden filmik, bo jest dosyć skomplikowana. A jak działają maszyny, wszystko pokażę w swoich filmach, jak na nich będę pracował. Sercem instalacji elektrycznej jest rozdzielnica, w której znajduje się wyłącznik główny, sygnalizacja faz, trzy osobne bezpieczniki do oświetlenia z podziałem na trzy fazy. Tutaj jest dwa styczniki, jeden jest od wentylatora odciągu trocin, drugi jest od kompresora. Wyłączniki bistabilne, które załączają te przekaźniki dzięki wyłącznikom dzwonkowym. Mogę przez to z kilku miejsc załączać wentylator i kompresor. Trzy obwody trójfazowe, które zasilają odpowiednie puszki gniazdowe znajdujące się w pracowni. Każda puszka gniazdowa ma przycisk bezpieczeństwa, który odłącza zasilanie. Dodatkowo heblarka do czopów posiada taki grzyb, który odłącza silnik i agregat hydrauliczny. Zaś heblarka ma z dwóch stron, żeby osoba, która podaje deskę, też mogła wyłączyć awaryjnie, jak i osoba odbierająca, żeby mogła wyłączyć maszynę. Nad każdym ważnym stanowiskiem zamontowałem lampę świetlówkową, która doświetla praktycznie każdy kąt stolarni. Pod rozdzielnią umieściłem taki panel sterowania, w którym z jednego miejsca mogę sterować oświetleniem. Każda lampa jest świecona oddzielnie, więc mogę doświetlić jedno stanowisko, nie muszę świecić wszystkich lamp. Jest tutaj wyłącznik od wentylatora. Jest tutaj wyłącznik dzwonkowy od kompresora. I ostatni wyłącznik to jest uruchamianie wszystkich puszek gniazdowych. W tej chwili podałem napięcia na puszki gniazdowe. Po skończonej pracy odłączam maszyny, żeby zminimalizować możliwość powstania pożaru. Kompresor to samoróbka, jest z samochodu ciężarowego, tak jak i butla. Ma wyłącznik ciśnieniowy, który ustawiłem, żeby uruchamiał silnik przy 5,5 atmosfery i wyłączał przy 7. Napędzany jest silnikiem 4 kW. Kompresor może być mobilny i wykorzystywany do innych prac. Tutaj wpinam go do instalacji pneumatycznej i do elektrycznej. Umieściłem go na zewnątrz budynku pod prostym zadaszeniem, żeby uniknąć hałasu wewnątrz solarni. Instalacja pneumatyczna wewnątrz zaczyna się od odwadniacza z reduktorem ciśnienia. Instalację wykonałem z rurki PEX 1/2, która spokojnie wytrzyma 10 atmosfer. Poprowadziłem ją pod blatami i rozdzieliłem na odpowiednie gniazda przez trójniki. Wewnątrz mam 4 gniazda. Są to szybko złączki. Każde gniazdo zabezpieczone jest zaworem w razie jakby się zepsuł. Można tutaj na blacie roboczym mieć dwa stanowiska do narzędzi pneumatycznych. Trzecie gniazdo jest przy blacie do obróbki w metalu. Czwarte gniazdo mam na zewnątrz budynku. Mogę stąd również uruchomić kompresor. Jest to fajna sprawa, bo można stąd napompować koła rolnicze, koła w samochodach. Użyć też pistoletu do malowania, przedmuchać coś. Bardzo pomocne. Akurat mam tutaj założony pistolet do przedmuchiwania. Mogę też założyć tyfciarkę, przenieść ją w dowolne miejsce w stolarni.
instalację centralnego odsysania trocin wykonałem ze stalowej rury 160. Odpowiednie maszyny mogę załączać poprzez zasuwki gilotynowe. W tym miejscu jest akurat podłączenie do frezarki dolno-wrzecionowej. Chcący, żeby od niej tylko było odsysane trociny, muszę zamknąć tą górną zasuwkę i otworzyć tą dolną. Następnie rura biegnie po suficie i w tym miejscu mogę podłączyć frezarkę do czopów. Tutaj jest podłączenie we frezarce. Następnie rura biegnie pod blatami roboczymi. Tutaj przez trójnik łagodny jest możliwość podłączyć heblark. Wykonaną rurę z rury AROT 160 elektrycznej. Mam tutaj taki dekielek maskujący. I heblarka jest już podłączona. Mam tutaj również dwie zasuwki. I mogę tutaj włączyć odsysanie od heblarki, od stołu. Jeśli tamtą zasunę z powrotem, to mogę załączyć odsysanie od piłki, żeby trociny z piłki nie leciały w twarz. Dodatkowo jest tutaj takie rozwidlenie, które umożliwia wpięcie ukośnicy. Również jest tutaj taka zasuwka gilotynowa, ale na mniejszą średnicę rury. Zastosowałem tutaj wąż odkurzacza zwykłego, żeby odsysać trociny z ukośnicy. Następnie rura również tam pod spodem, pod stołem, zbiega się w róg pomieszczenia. I tam mam też łuki łagodne, które wyprowadzają trociny na zewnątrz. Druga odnoga prowadzi do grubościówki. Tutaj również mam zasuwkę gilotynową. I odsysanie jest akurat tak umiejscowione, że trociny odbijają się i trafiają dokładnie w miejsce odsysania. Akurat w tej maszynie jestem w stanie 90% trocin wyciągnąć na zewnątrz. Reszta no to po prostu zostaje ręcznie zebrana. Wentylator również jest w zadaszeniu na zewnątrz, tak jak kompresor, żeby nie hałasował w środku. Udało mi się go kupić podczas likwidacji drukarni. Napędza go silnik 2,2 kW. Jest tutaj trójnik, który umożliwia sprawdzić, czy przypadkiem się wentylator nie zapchał. Dodatkowo można tu przedłużyć rurę i rozpędzone wielkie kawałki będą po prostu się w niej zatrzymywać. Następnie trociny wpadają do cyklonu, gdzie wirują i opadają na dół, prosto do worka. Gdy wykonuję drobne prace, to zakładam worek polipropylenowy. Gdy wykonuję struganie większej ilości desek, to w to miejsce tutaj zakładam big baga dużego. Odkręcam ten dolny pierścień, zahaczam o niego big baga, tak samo jak ten worek, zakręcam wkręty z powrotem. Super się to sprawdza jak do tego czasu. Cyklon jest po to, że trociny i duże frakcje wirują w nim i opadają na dół do worka, a u góry jest tam taka rurka, przez którą ucieka powietrze. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Pracę maszyn pokażę w odpowiednich zadaniach. Na koniec jeszcze pokażę, jak instalacja odsysa trociny.
sam koniec chciałbym gorąco podziękować mojemu teściowi Tadeuszowi za pomoc w doprowadzeniu stolarni do takiego wyglądu, jak teraz widzicie, za pomoc w konstrukcji maszyn, w pracach stolarskich, przy struganiu desek, przy montażu uli. Ale szczególnie chciałbym podziękować mojej ukochanej żonie, Mariolce, która ma niesamowicie dużo cierpliwości do mnie, do moich tysiąca nowych pomysłów, długich wieczorów spędzonych w stolarni, za jej pomoc w pasiece, przy miodobraniach, przy przeglądach, a szczególnie, że nieraz wybiła mi zwątpienie z głowy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Jeśli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to również dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was również na mój fanpage. Do zobaczenia, cześć.